piątka teraz cię, kochani ludzki, zaskoczy. Czym? Że to nie chce mi się skręcać. Ojejku, a dlaczego tu jedziemy? No ty lubisz iść do lasu. No do lasu, a to wolno nam tu wjechać? Wolno nam wjechać. Tak? Kochaniutka, skarbie mój najdroższy, proszę bardzo, dla ciebie kwiatuszki. Tylko nie wykopuj za jego krzaka. Ła, dziękuję, jakie piękne. Uj, jakie fajne. A, pachną. To już to osoby mówią, specjalnie cię przywożą tutaj do środku, do lasu. Tak? Żeby ci pokazać twoje kwiatuszki. Moje kwiatuszki, dobrze. A teraz skakuj i lecimy dalej, żeby... Bagna. Jak to do domu? Nie, patrz kochaniutka, już jesteśmy na miejscu. Tak? Trochę było choroba. Zobacz, już są. Co? Widzisz? Czekaj, ja muszę teraz pilnować. A, u mnie nie ma nic. U mnie nie ma nic. Jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Na miejscu. I co? Kochaniutka, jestem taki głodny. No, coś dobrego. No, obie. Do picia też? Też, do picia, tak. Picia. Jezu, gaz podpalony. Zaraz będzie. Wiesz, że musimy czajnik zmienić? Bo ja go spaliłam w tamtym roku. A co? Ja mówiłem, że jak... Tu podpaliłam go. Aha. To takie brzydkie. Nie pokazuj mi. Czajnik? Czajnik? No przecież nie to... Słyszysz? No słyszę. Ale krzyczy bzyk, 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 bzyk. No, kochani, pierwsze miejscówka, na której widzimy, że już ktoś jest. Kilka samochodzików już jest. Ona jest taka miejscówka dzika właściwie. Jest to kemping, ale dziki. No, teraz to jest fajnie, bo jest mało ludzi. No. Ale później to jest ciasno. Znaczy tutaj ma tą złą renomę, że to się tak brzydko mówiąc, w sezonie jest to na obkoło zasrane. No jest, nie ma gdzie pójść, bo wszędzie jest mina, 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 mina. A mina pogania minę. No, kochani, tu nie ma po prostu zaplecza takiego, jak to się mówi, to i to i te sprawy. A fizjologia jest fizjologią, człowiek nad tym nie zapanuje. My mamy swój to i to ze sobą, bo tu za tą ścianą, puk, puk. Tu? Ale... Szkoda, że to jest takie stare powiedzenie, jak to kochaniutki często mówi, śmierć i sranie to gdzie zostanie. A niektórzy coś na ten temat wiedzą, szczególnie jak mają rozmowienie. Tego nie zatrzymasz. Z dwojga złego to wolę już rozwodnienie jak śmierć.
Tego nie zatrzymasz. No, dobra, kochaniutka, coś tam ci trasi. Przesyłka na dworze. A ty jesteśmy odsunięci od wiatru. Tak, tak. Mamy w plecy tu. Tu, w plecy. No zawsze jest lepiej w plecy jak w dziób. A ja lubię pod wiatr. No, i teraz, kochani, rzućcie okiem sobie na wodę. Brzozy są. Brzozy? No. Kochani, maj jest najlepszym okresem do zbioru i suszenia listków z brzozy. Tak, tak. Także przypominam wam. Herbatki można dodawać. Podstawowa rzecz, która... Podstawowe zioło, które teraz jest, to jest... już zapomniałem. Ale teraz mniszek czy sosna? Teraz mniszek, podstawowy sosna. Sosna się już zaczyna. Liście brzozy jeszcze tak. Jest kilka, albo i babka już będzie. Jasnota. To polecane szczególnie dla pań. A dla panów co na kunajach polecisz? Seler. Nie wiem, dlaczego mnie tak karmisz tymi selerami. Dobra, kochani, szykujmy coś z jedzenia. O, zaczyna się pomału gotować. A później pójdziemy trochę nad wodę. Taki zawiedziony. Nie ma pogody, ale ja jestem. Słoneczko twoje. Uśmiechnij się. Pogoda jest, tylko raz pada, raz nie. Pada właśnie. No właśnie pada. Dobra, to spadamy do naszego samochodzika. Uciekamy poleżakować. Koniecznie nie powiem, że był taki optymistycznie nastawiony dzisiaj. Tak? To idziemy w piernaty leżakować. Zobacz, no. Zobacz, jak on fajnie pada. O. Przed chwilą było słoneczko, teraz deszcz. No mamy różnoraką pogodę. Tak. Mamy taką jesienną, jesienną, zimową. Żeśmy bałwanki tylko jeszcze w nocy nie. Nigdy nic nie wiadomo? Nie wiadomo.